Cześć, witam was serdecznie. Kolejny wypad. Jestem kolejny raz nad morzem. Oj, założę okulary. Strasznie mi światło razi. Więc jestem kolejny raz nad morzem. Przyjechaliśmy na 2 tygodnie oporządzić działkę w Gryficach. No i przy okazji, wiadomo, jestem na plaży, można pokopać sobie legalnie, więc idę pokopać. Zobaczymy, może się coś znajdzie, może nie. W sumie kto szuka, ten znajdzie. Może w końcu trafi mi się coś z jakiejś fajnej biżuterii, ale to wszystko czas pokaże. Jest około godzina 18. Coraz mniej ludzi na plaży. Tam jest namiot, więc mogą być tam pieniążki. No i zobaczymy, ile się uda nas uzbierać drobniaków. W sumie już kończy się lipiec, więc może jest nazbierane. Może się nazbierało, może nie. Wiadomo, konkurencja też chodzi. Dobra, ja uderzam do działania, chodzę na słuchawkach, bo nie naprawiłem głośnika, będę musiał naprawić. No i zobaczymy, co uda mi się znaleźć oraz co nazbierać i ile nazbierać. Ale to już czas pokaże. Ładna dzisiaj pogoda, ma być coraz cieplej. Znowu nam się udała pogoda. Aha, tym razem nie jestem w Dziwnówku, tylko w miejscowości Łukęcin, ale będę chciał ogólnie zrobić kilka miejscowości z wykrywaczem. Dobra, idę szukać. Pierwsze 20 groszy. Dosłownie nic. W tamtym kierunku byłem, nic. A teraz idę tam. Tam jest główne wejście. Myślałem, że tu przy namiocie coś będzie, ale no nie. Wiecie, co było? Już wam pokazuję. Standardowo było pełno śmieci. Ale nie poddaję się, idę dalej. Nie dość, że nie ma w ogóle monet, to jak jest jeden grosz, to jest to pół grosza, złamany grosz. Czyli w sumie chyba już nic nie warty. Ale jaja. Ja idę tam, w stronę głównego wejścia. Może tam będzie lepiej. Jest jeden grosz, ale stary. Widać, że leży długo. No i dosyć głęboko był. Jeszcze mam drugie pół monety. Chyba 5 groszy rozwalone na pół. Pięknie, pięknie. Ale zbliżam się powoli do głównego wejścia. Coraz bliżej głównego zejścia. Jest złotówka. Sygnałów niestety wam nie pokażę, bo są dalej tutaj sygnały. Bo mam niestety zepsuty głośnik, na słuchawkach nie idzie słychać. O, o, patrzcie. Kolejna złotówka. Kolejna. Haha, 3 złote, super. Jest dobrze i to świeże. A zobaczę, poczekajcie, nałożę słuchawkę, zobaczę, czy są jeszcze dalej sygnały. Tutaj są. Ale tutaj taki dziwny sygnał, może jakieś groszówki, które są żelazne. Nie ma nic. Pewnie jakieś śmieci. Dobra, jeszcze tu sprawdzę, jakby co było, to wam pokażę. Teraz 2 grosze, ale stare też, widać, spatynowiałe. Już trochę tu leży. No ale sztuka to sztuka. Coraz bliżej głównego wejścia. Ale już dużo przeszedłem. I kolejna sztuka, 2 grosze. Ale szału nie ma. Ale idę dalej, już prawie główne wejście. Jest kolejna sztuka, 5 groszy. Po drugiej stronie już przy wejściu. Przejdę tu bardziej dokładnie, zobaczymy. I z drugiej strony. Poszedłem tylko wzdłuż linii brzegowej. Obok 5-groszówki, 10-groszówka. No, coś tam jest. Lepiej na pewno niż po tamtej stronie. Przy tym namiocie z piwem, bo no tu coś jest. I tam, gdzie 10 groszy przed chwilą było, to jest teraz 50. Ale już więcej sygnałów tam nie ma. No ale coś się zaczyna dziać. Już jestem przy wejściu głównym. Byłem tam przed chwilą. 1 grosik.
sztuka to sztuka. Liczy się wypad. Ważne, że można pochodzić. Teraz chodzę mniej więcej tak, góra, dół, góra, dół. Wcześniej szedłem samym brzegiem. No i 50 groszy. No coś tam się powolutku zbiera. Liczę na jakieś piąteczki. Dwójeczki, jedyneczki. Z tej samej dziury co 50 groszy. Dwójeczka teraz. No. Może i będzie więcej. Już patrz. Trochę dalej już od wejścia głównego. Ale jeszcze w sobie mam kawałek tam, gdzie zaczynałem. No jest sztuka, ale 10 groszy. No ale sztuka to sztuka. Zawsze coś. Jest kolejna. Może i zaraz będzie lepiej, gdy nie wiadomo. Tutaj jakaś dobra impreza musiała być, pełno kapsli. No i 10 groszy też. Ale nic więcej na razie. Ładny zapach. Obok tamtej 10-groszówki druga 10-groszówka. Może i będzie więcej. Kolejna sztuka, ale tylko 1 grosz. Żadnej piąteczki, jak na razie. No ale jeszcze troszkę do przejścia mam. Jest złotowa. Już przy namiocie prawie. A jeszcze chwilę pochodzę. Okej. Na dzisiaj koniec. Swoje pochodziłem. W sumie cieszę się, ponieważ zawsze mogę sobie pochodzić. I legalnie to raz. A druga sprawa, że po prostu jest to pewnego rodzaju odpoczynek. Rodzaj sportu. Za mną piękny zachód słońca. No i co? No i podsumowanko. W pieniążkach jest 8 zł. Plus te dwie połówki monet. Więc tak to się prezentuje. No nie jest źle. Nie ma tragedii. Zawsze to 8 zł do przodu. Pełno śmieci. Kapsli, wiadomo. Folijki. Zableczki. Kawałek od, nie wiem, od parawanu chyba. 4 śledzie, łyżeczka, 4 gwoździe żelazne, 2 jakieś zawieszki, zostawię sobie ją, całkiem fajna. No i tak to się wszystko prezentuje. Chodziłem około, no, wydaje mi się, że ze 2 godziny. Co poradzić, takie realia, ale będę chciał też pójść na inne wejścia, no chyba, może i raczej 3 godziny. Będę chciał też chodzić na inne wyjścia. Wiadomo, mam też konkurencję. Widziałem teraz chyba syna z ojcem. Ale tam nie mieli jakichś super wykrywaczy. Dzieciak miał Chińczyka, ojciec chyba Wakuinsza, Minela w Wakuins, czy jak się to tam mówi. No ale ważne, że sobie pochodziłem, więc jestem zadowolony. Będę chciał też jeździć na inne wejścia do innych miejscowości, tam gdzie też jest więcej ludzi, bo tutaj w Łukęcinie jest dosyć mało, więc czas pokaże. Okej, ja kończę, was serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego odcinka. Piona, cześć!